Szlachta Zbrojni będzie się nam kojarzyła, szczególnie też mi z wyjątkowymi chwilami, gdzie major też raczył być gościem na tej specjalnej scenie. Panie Wojewodo, Panowie Starości, Panie Prezydencie, Radni, oczywiście Panie Wicestarosto Krzysztofie, Członku Zarządu, jeszcze raz składamy Wam, żołnierze, rodziny oraz wszystkim pracownikom składamy najserdeczniejsze podziękowania i prosimy o jeszcze. Dziękuję. Ja tylko króciutko w imieniu wiceministra obrony narodowej, pana posła tej ziemi, Michała Dworczyka, prosił szczególnie, żeby Państwu przekazać gorące podziękowania za zorganizowanie tych pięknych uroczystości i gratulacje i życzenia dla wszystkich Państwa i dobrej współpracy i dobrej pracy na dalszy czas. Panie Prezydencie, ja szczególnie Panie Pułkowniku Bartomiejczak bardzo dziękuję też za współpracę i te podziękowania na ręce Pana Pułkownika dla Was wszystkich. Cieszę się, że zostało Szczawno wybrane jako miejsce obchodzenia święta. Dziękuję naszemu radnemu Rady Miejskiej, panu Jackowi Baranowi, który się bardzo zaangażował w przygotowanie tego święta, ale szczególne podziękowania i gratulacje za to, co robicie dla nas, dla bezpieczeństwa naszego mieszkańców, państwa jako żołnierze i pracownicy cywilni wojska. Dziękujemy Wam bardzo, gratuluję wyróżnień i tak jak powiedział pan starosta Cichura, oby tak dalej. Trzymajcie, dbajcie o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję bardzo. Szczawno jest zawsze do dyspozycji i chętnie będziemy Państwa gościć nie tylko podczas tego jednego święta, ale prawie codziennie. Przyjeżdżajcie, oglądajcie Szczawno i uzdrowiejcie to Szczawno w Szczawnie, bo Szczawno jest uzdrowiskiem, przepięknym uzdrowiskiem. Można napawać wzrok, a można i również napawać. Na tym kończymy część oficjalną. Poczty sztandarowe odmaszerować. A rozpoczniemy nasz koncert sięgając do początku minionego stulecia, kiedy to po 123 latach zaborów odradzało się nowe, młode państwo i wojsko polskie. Oczywiście piękną ilustracją tego okresu są pieśni, które już za chwilę Państwo usłyszą. Marsz pierwszej brygady, obecnie pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego, a chwilę później usłyszymy pieśń o wodzu miłym. Serdecznie Państwa zapraszam na koncert. Oh!
pokrzepieniu serc. Już za chwilę dwie z nich, mała dziewczynka z Bankartu, pieśń będąca swego rodzaju hołdem dla wszystkich dziewcząt biorących udział w powstaniu, zarówno tych walczących z bronią ręk, jak i sanitariuszek, łączniczek. Usłyszymy również hymn Śródmieścia, walcząca Warszawa.